Witam na kanale UPOL z pełnej analizy giełdowej na życzenie i zapraszam na kolejne spotkanie ze spółkami ciekawymi technicznie. Dzisiejsze spotkanie 27 kwietnia 2021 roku rozpoczniemy jednak od nieco innego tematu, bo od zaproszenia Was do promocji majówkowej. A więc zapraszam Was na wielką majówkę z UPOL.pl analizy giełdowe na życzenie. Od dzisiaj możecie już wykupić abonament na grupę premium ze znacznie obniżonych cenach. I tak abonament na 3 miesiące teraz kosztuje 20 zł taniej. Zamiast 139 zł zapłacicie za niego tylko 119 zł. Natomiast ten na 6 miesięcy jest aż o 40 zł taniej. I tak zamiast 269 zł zapłacicie za niego 229 zł. I uwaga, nowi abonenci, którzy jeszcze nie byli tutaj abonentami właśnie grupy premium. Abonament miesięczny dla Was jest 10 zł taniej. Za pierwszy miesiąc, kiedy go wykupicie, zamiast 49 zł zapłacicie tylko 39 zł. Zapraszam Was na moją stronę upwards.pl.biz i tutaj do zakładki Wielka Majówka możecie zobaczyć, jak możecie skorzystać z tej promocji, która właśnie się rozpoczęła i potrwa przez całą majówkę. A więc zapraszam jeszcze raz na grilla w Upwards. A teraz już przechodzimy do analiz spółek, które w dniu dzisiejszym dały ciekawe sygnały kupna oraz które dają szansę na wzrosty na kolejnych sesjach. Oczywiście na początek chcę tylko powiedzieć, że wszelkie analizy, jakie tutaj przedstawiam, to są moje osobiste opinie. Nie są to w żaden sposób rekomendacje w myśl prawa giełdowego ani maklerskiego. Na wykresie widzicie tutaj spółkę OAT. Jest to pierwsza z analizowanych spółek. I tutaj można zwrócić uwagę na to, że cena wybija dołem z kanału wzrostowego, ale w dniu dzisiejszym cena zatrzymała się na silnym wsparciu na 48 zł, które to wsparcie było tu właśnie testowane 4 lutego, a wcześniej jeszcze w listopadzie, no i później troszeczkę w grudniu 2020 roku, po tym silnym wybiciu tutaj z tej długiej konsolidacji z poziomów w okolicach między 16 a tak naprawdę 23 zł. A więc teraz należy uważać, bo może już nastąpić odbicie od tego poziomu i ponowny ruch na północ. Ale tu jeszcze jest jedna uwaga. Wolumen dzisiejszej sesji zapowiada to, że mogą być silniejsze spadki, które mogą doprowadzić cenę do kolejnego wsparcia na 42 zł. Zobaczcie jeszcze tutaj wskaźnik. Sell zapowiada te spadki również. Ale na tym poziomie, jak widzicie, jest również EMA200, która wspomaga znaczenie tego poziomu i od którego cena powinna odbić mocniej na północ. A więc albo teraz, i tutaj kupno z małym stop lossem, tuż pod cieniem tej świecy na 46,40, albo tutaj przy 41,42 zł można próbować zakupu akcji tej spółki, która po odbiciu ponownie powinna rosnąć na północ w stronę właśnie 60, a nawet i 75 zł. Kolejna spółka, która w dniu dzisiejszym daje jakiś tam sygnał na to, że może kurs tutaj się odwracać ponownie na północ, jest EK Export, na którym została dzisiaj wygenerowana tak zwana poranna gwiazda. I jak widzimy, tutaj trwa dalej mocny trend spadkowy. Tutaj od połowy kwietnia ten trend trwa, ale tutaj, co jest bardzo istotne, zaraz zrobimy taką jedną linię. Jak widzicie, tu możecie troszeczkę poznawać jeszcze analizę techniczną, ponieważ wszystkie wykresy robię tutaj na Waszych oczach, żebyście widzieli, o co tutaj dokładnie chodzi. Zobaczcie, w dniu wczorajszym, poprawka w dniu dzisiejszym, cena odbija od silnej linii trendu wzrostowego i teraz może dalej podążać na północ w kierunku oporu na 4,32.
To jest bardzo ważna linia, która jeśli zostanie przebita, wygeneruje kolejne potężne spadki, nawet z celem na 2,78. Ale dopóki jeszcze ona broni tego poziomu, a widać, że zaciekle broni, bo następuje kolejne odbicie, właśnie można spodziewać się wzrostów w kierunku 4, tutaj 30. Kolejna spółka, kolejna poranna gwiazda w dniu dzisiejszym to jest Poltronik. I co tutaj można zobaczyć? Na Poltronik po tym mocnym wybiciu, tutaj z tej konsolidacji, mocne wybicie nastąpiło, dotarło ono aż do 2 złote równiutko. Trwa teraz szybka realizacja zysków i cena tutaj 23 kwietnia wygenerowała młot, od którego teraz następuje odbicie na północ. I jedna tutaj mała uwaga. Zobaczcie, ten młot miał miejsce tutaj na tych wsparciach z tego szczytu z września 2020 roku. I teraz można oczekiwać, żeby odwrócił on ponownie cenę na północ w kierunku najpierw 1,28, a następnie w kierunku 1,48. Jeśli by nastąpiły dalsze spadki, może tutaj sobie zagrać na krótkim stop lossie, koniecznie pod knotem tego młota, ustawionym na wysokości 1,08. Jeśli cena przebije dołem, wówczas kolejne wsparcie to jest 0,94. Ale uważam, że ta świeca pozwoli nam myśleć o tym, że teraz cena będzie już zawracała mocniej na północ. Kolejna spółka, która tym razem dzisiaj wygenerowała nam formację byczego harami, to jest Pyramid Games. Bycze harami, przypominam jeszcze raz, to są trzy świece podażowe. Po nich następuje taka świeca popytowa, która sugeruje, że może nastąpić odwrócenie kursu z powrotem w drugą stronę. Czyli jeśli tu są spadki, może nastąpić odwrócenie kursu ponownie na północ. I co tutaj się dzieje? Już patrzymy. Trzy świece podażowe i dzisiaj widzimy już powolutku, że może coś się zacząć dziać dobrego, ponieważ właśnie się pojawia zielona świeca. W przypadku wzrostów należy spodziewać się ich aż tu w okolice tego oporu na wysokości 82 zł. Ta czerwona strefa to jest bardzo silna strefa podaży, która nie powinna na razie pozwolić spółce na jakieś większe wzrosty. Dlatego teraz wzrosty tutaj, jeśli dotrą, to właśnie do tej strefy. Jeśli natomiast trend spadkowy będzie się utrzymywał, bardzo silne wsparcie jest na wysokości 58 zł. Kolejna dzisiaj spółka, którą chcę Wam tutaj pokazać, to jest Suwary. I co się dzieje na tej spółce? Zobaczcie, jak tutaj trwał mocny, silny trend spadkowy. Dodatkowo było ono na dosyć silnych wolumenach. Świece podażowe były dosyć mocne i okazało się, że nawet próbowały one przebić, no i w sumie nawet skutecznie przebiły zniesienie FIBO 50% całej ostatniej fali wzrostowej. I teraz zapewne cena będzie jeszcze spadała troszeczkę niżej. Ja nie mówię, że już dzisiaj tą spółkę kupować, ale ją należy dodać tutaj pilnie do obserwacji, ponieważ cena może spaść do poziomu 21 zł, gdzie jest zniesienie FIBO 61,8 oraz jednocześnie bardzo blisko, bo na 20,40 i cały czas się podnosi, jest średnia krocząca 200 sesyjna, która może dać tutaj impuls już do odwrócenia kursu na północ. Bycze harami w tym miejscu, zobaczcie, zapewne pozwoli podbić teraz kurs do najbliższego oporu na 23,80, ale oczekuję, że teraz jeszcze nastąpi jedna sesja podażowa, może dwie, trzy nawet, i właśnie zostanie przetestowane 61,8 na 21 zł i dopiero wtedy kurs powróci z powrotem do trendu
wzrostowego. Kolejna spółka to jest ITM Trade. A tutaj coś takiego widzimy. A tu widzimy to, że cena jest w dalszym ciągu na bardzo mocnym wsparciu, które teraz powinno pozwolić ponownie na wybicie na północ. Zobaczcie, linia trendu spadkowego, ta czarna, została tutaj mocno przebita oraz przetestowana jednocześnie 22-23 kwietnia. Cena jednak spadła dalej, ale już nie weszła poniżej tej linii, nie weszła poniżej bardzo mocnego wsparcia tu na wysokości 0,34 zł. Teraz powinno nastąpić powoli odbicie na północ. Średnie kroczące pokazują cały czas dalej strefę popytu, co może oznaczać, że właśnie będziemy powoli świadkami odwrócenia kursu i wówczas wzrosty powinni podążać w stronę 0,90. Jeszcze najpierw tu mamy opór 0,69, następnie 0,95 zł. Można zagrać tutaj na bardzo małym stop lossie, właśnie tuż poniżej tego wsparcia na wysokości 0,33. Jeśli cena spadnie poniżej tego wsparcia, leci na kolejne, dużo, dużo niższe, bo w okolicy 0,14. Kolejna spółka to jest Tibul. Tibul, również tutaj ekipa działa. Będzie ta spółka wydawała dla nich dwie gry. I co się tutaj dzieje? Jak widzicie, cena wybiła dołem z tego kanału wzrostowego i teraz na spółce można wyznaczyć taki kanał spadkowy. W ten sposób go rysujemy. I co bardzo ważne, po ostatnich sesjach podażowych dzisiaj mamy taką sesję już troszeczkę zapowiadającą wzrosty. Jedna mała uwaga. W pierwszej kolejności wzrosty te mogą dotrzeć tutaj do silnej strefy oporu na 25-10. I tu należy oczekiwać dalszej decyzji co do tego, czy będą one kontynuowane, czy też nie. Jeśli nie, cena zawraca i wraca na południe, na wsparcie tutaj tego kanału wzrostowego. Ale może się też okazać, tak, że te wzrosty będą kontynuowane dalej i nastąpi wybicie górą z tego kanału spadkowego i wówczas kolejny opór to 29,90, a później 32,10. Jeszcze tylko tutaj sprawdzimy jedną rzecz, bardzo tutaj dla mnie ważną. Zobaczcie, całe te odbicie nastąpiło tutaj dosyć na ważnym poziomie FIBO 78,6. To jest tak zwana ostatnia deska ratunku przed większymi spadkami. Jeśli na niej cena reaguje, to znaczy, że inwestorzy jeszcze chcą tej spółce dać szansę na większe wzrosty i wybić ją do mocniej na północ. I przechodzimy do kolejnej spółki, to jest LZAB. Teraz zobaczcie na tej spółce, jaki dzisiaj został wygenerowany piękny młot, świadczący o tym, że cena jest na bardzo silnym wsparciu. Byki zauważyły to wsparcie i teraz można oczekiwać odwrócenia teraz właśnie na północ w kierunku najpierw na opór na 4,94, czyli przecięcie średnich roczących, tu zaczyna być to przecięcie już, następnie na 5,32. Można spróbować gry pod, ze stop lossem pod tutaj, pod tym młotem na 4,28, pod knotem tego młota 4,25, 4,28. Jeśli wzrosty będą planowane, to właśnie teraz już powinny zacząć zawracać na północ. Zobaczcie, wolumen tej świecy dzisiejszej popytowej już jest większy jak tych ostatnich. Bardzo nisko mamy RSX. To wszystko świadczy o tym, że cena może zawracać na północ. Kolejna spółka to jest Movie Games. I tutaj również został wygenerowany właśnie sygnał młota. Tylko, że tutaj mamy go troszeczkę inaczej wyglądający, ponieważ jest on pod oporem, który tu jest na poziomie 87,80. Zamknięcie się padło na 83,40,
ale chcę jedną rzecz uwagę zwrócić. EV6 jest bardzo nisko, no i ten młot, który będzie można uznać za fałszywe wybicie w dołem. Jeśli teraz cena będzie zamierzana na północ, ponownie możemy wrócić w okolice 110 zł. Pod warunkiem, że to wybicie będzie tego wsparcie będzie fałszywe i cena zawraca na północ. Tutaj koniecznie, naprawdę koniecznie gra ze stop lossem na 77,70, żeby uchronić kapitał przed większymi spadkami, ale uwaga, jest naprawdę szansa na zarobienie paru ładnych groszy właśnie na wzrost w kierunku 110 zł. Kolejna spółka, Thermo2Power. I zobaczcie, co się tutaj dzieje. Mamy tu dziś sygnał sprzedaży. Mamy sygnał sprzedaży na MACD, ale jak to przybliżę, może teraz lepiej widać, zobaczcie, jaki tu się utworzył nam ładny moteczek. Nie jest wcale powiedziane, że to będzie już takie jakieś idealne wzrosty, ale ten ładny młoteczek idealnie praktycznie utworzył się na EMA200, która zazwyczaj tu na tej spółce, zobaczcie, jakim była ładnym wsparciem. Gdzieniegdzie cena przebijała te wsparcie i wracała na północ. Tu też mamy przebicie dzisiaj. Dlatego też liczę, że to będzie takie same przebicie fałszywe jak te wcześniejsze. I teraz można nas spodziewać się wzrostów właśnie w kierunku 0,71, czyli w kierunku tej linii trendu spadkowego, czyli 0,55 do 0,71. Chociaż tu właśnie sygnał sell, ale uważam, że to może być jednak fałszywe wybicie i cena może lecieć na północ. Oczywiście tutaj również polecam grę ze stop lossem pod knotem dzisiejszej świecy. Kolejna spółka, Igoria Trade. Igoria Trade jest tutaj po wybiciu z tego szerszego kanału wzrostowego, jest w kanale spadkowym i momencik, bo tu mi troszeczkę wyszło nawet. O, i zobaczcie, co tutaj się dzieje. Cena idealnie, praktycznie naprawdę idealnie odbija od dolnego ograniczenia tego kanału wzrostowego. Była na nim wczoraj, została przetestowana kanał po raz drugi nastąpiło odbicie. Opór to jest EMA200 na 0,33,4. Docelowo można się spodziewać wzrostu w okolice 0,41, a więc również jest dość duży potencjał wzrostowy. Spółka powinna utrzymać się dalej w tym kanale, ponieważ no, po prostu tutaj dobrze się w nim czuje, jak widać ładne odbicia od południa, tutaj od północy tego kanału. Dlatego na górnym ograniczeniu kanału radzę już realizować swoje zyski. Kolejna spółka to jest Mineral Midrang. Midrang, przepraszam, troszeczkę się tutaj pomyliłem. A tutaj mamy kanał, ale mamy kanał, proszę Państwa, wzrostowy i też cena jest na dolnym ograniczeniu tego kanału wzrostowego i dzisiejszy młoteczek również sugeruje, że nastąpi od niego odbicie na północ i teraz wzrosty mogą podążać w stronę 1,16, a więc 0,92 do 1,16. Tam sprzedajemy walor, chyba że naprawdę no, chcecie no, pograć na jakieś większe wzrosty, które tu też mogą mieć miejsce, może to mogą takie nastąpić jak tutaj, ale tam sprzedajecie walor i stop loss przy młotach koniecznie pod knotem tej świecy. Ale jest tutaj szansa zarobić parę ładnych groszy. Kolejna spółka, już tylko patrzę, czy dobrze wpisałem skrót, Adjuvo, momencik, bo nie widzę tego Adjuvo, a jest tutaj, dobrze. Adjuvo. Spółka, która rzadko analizowana była tutaj u nas na grupie. Może tak to zrobimy. Zobaczcie. EMA200. Dzisiaj świeca młot na EMA200. Powinno to zatrzymać jakąś próbę spadków dalszą i trwa tutaj konsolidacja. I ta konsolidacja powinna wybić kurs na północ do wysokości 6,40, czyli do tej długoterminowej linii trendu spadkowego. Zobaczcie, jaka to jest długoterminowa linia trendu spadkowego. Tu aż od szczytów z czerwca 2019 roku. Także
Będą bardzo duże problemy z jej przebiciem na północ, dlatego tutaj w przypadku dotarcia ceny realizujemy swoje zyski. Kolejna spółka to jest Modern Commerce MC. Już patrzę, co tutaj na tym. Modern Commerce. I Modern Commerce wybił górą z takiej długiej konsolidacji. Teraz ta dzisiejsza świeca młot odbija od poziomu 61,8 Fibonacciego i można się tutaj się sugerować, że nastąpią kolejne wzrosty. Konsolidacja w zakresie 0,75, 0,47 to dosyć szeroki zakres, wybiła w sumie do 3,19. Teraz mamy korektę tych spadków. Naprawdę tutaj można próbować, ale stop loss 1,64 również bardzo wskazany. Cena tutaj zatrzymała się na 61,8, zatrzymała się również na EMA21, również kolejnym silnym wsparciu. Sugeruje to, że jest tutaj dosyć ciekawe miejsce do odbicia na północ. I to by była ostatnia spółka, jaką przygotowałem dzisiaj dla Was. Jeszcze raz zachęcam Was do dołączenia do premium, gdzie naprawdę możecie zobaczyć mnóstwo ciekawych okazji, mnóstwo ciekawych analiz każdego dnia, a już jutro od godziny 18 zapraszam oczywiście do premium na kolejny dwugodzinny czat z omówieniem Waszych spółek. Podczas takiego dwugodzinnego czatu analizuję około 25 do 30 spółek wskazanych właśnie przez Was, bo jak sama nazwa mówi, upwards.pl to są analizy giełdowe na Wasze życzenie, a więc dla Was analizuję to, co aktualnie macie w swoim portfelu i co chcecie wiedzieć, czy pójdzie do góry, czy też niestety spadnie. A oby tych spadków było jak najmniej, tego Wam i również sobie życzę i zapraszam na kolejny odcinek, a teraz już do zobaczenia. Cześć.